Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witajcie w 5. już odcinku Stickmana, w którym będziemy kontynuować naszą rozgrywkę w poszukiwaniu Ryszarda. Okej, jedziemy. Jak widzicie, jesteśmy już praktycznie u bossa. Myślę, że nie będę robił tych bocznych leveli, bo nie opłaca mi się chyba tak naprawdę. W sumie mogę je zrobić, jeśli napiszecie mi w komentarzu, że chcielibyście je obejrzeć. Ja w każdym razie nie planuję na razie tego robić. Dlatego lecimy sobie bezpośrednio do ostatniej mapki. Co musimy tu zrobić? Nie wiem kompletnie. Wiem, że mamy wszystkie możliwe narzędzia. Ja sobie tutaj spenetruję trochę teren. To mogę spalić chyba. Czy to mogę? To jest coś żółtego. Co to zrobi? Jeśli podpalę to... No co się stanie? Wow. Cóż to takie żółte jakieś dziwne przedmioty? Woda? Nic nie robi woda? A może burza? Też nic nie robi. Nie wiem co to było. W każdym razie lecimy. Nie wiem czego się spodziewać kompletnie. Tu jest jakiś zamek. O, tu widzę, że jest konkretna mapa zrobiona. Tutaj jakieś znaki mamy ostrzegawcze. Nie wiem co one oznaczają. To wygląda jak miny w ogóle. Ryszard! Otworzę cię, Ryszardzie! Moim kluczem w kształcie kutasa. Taki mały będzie kutas, ale zawsze. Odkud... O nie! O nie! O, porwał mojego przyjaciela tylko, żeby mnie tu zwabić i teraz nas zniszczy i główki będą jego. O nie! Ryszard, zrób coś, otworzę cię tu. A czy ja mogę go spalić? Mogę mu dupnąć z pioruna? Nie? A siekierę mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić? Może tam coś mogę podpalić? Wow, co to było? Zniszczę mu cały ten grajdołek, zanim on zniszczy mnie. To są pieniądze w ogóle chyba. Jeszcze tam mogę coś podpalić. Podpalimy. Tu się już nic nie dzieje, cholera z tym. Ale co on tu w ogóle kmini? Co on rysuje? Króliczek albo zajączek. Mogę go podpalić naprawdę? Nic mu nie mogę zrobić. Poleję go wodą. Ej, serio, nie wiem co mam zrobić kompletnie. Nie mogę się stąd w żaden sposób wydostać chyba. W takim razie podpalę Ryszarda. Ryszard nie żyje. Zobaczmy podpowiedź może. Aha, okej. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak przejść sobie na szybkości. I... Na pewno nie będę pomagał Ryszardowi teraz. Tylko chwila, teraz nie mogę nic zrobić, bo te ściany są zamknięte. A kiedy wpadnę tu... To co? Niszczyć wszystko. Tam nic nie zrobię. Muszę to wszystko spalić w takim razie. Tak podejrzewam. Czemu to się nie pali? Pali się, dobra. Wszystkie te rzeczy muszę podpalić, ale nie wiem czemu. Cholera, nie mogę zrobić tego z każdą. To jest dobre pytanie. Co ja muszę tu zrobić? Być może... O, tak. O, tak. Yeah, fuck you, man. Siekiera.
To będzie siekiera. Mogę go walnąć siekierą? Nie mogę go walnąć siekierą, dobra. W takim razie otworzę Ryszarda. Co się dzieje? Co tam się wyprawia? Czy to jest toster? Powinienem podlać kwiatki gdzieś, żeby je zwabić, ale nie mogę tego zrobić. Jest jajko. O, ładnie, 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 ładnie. Tam jest więcej dynamitu. Też bardzo mnie to cieszy. Co z tym? Tu wszystko spalę. Co znajduje się w kratach? Nic. Czyli jeśli walnę toster z piorunem... Piorunem powiedziałem! O, zrobił się tost. No, no ładnie, no ładnie. Bardzo mnie to zaskakuje. Potrzebuję siekiery. To jest moja siekiera. Rozwalić tego smoka. Tam coś jest jeszcze. I teraz muszę go zwabić. Chodź tu, smoku. I zwabię go do niego. Co on w ogóle rysuje? Jakiegoś wielkiego... Nie wiem co. Potwora. Czy to oznacza, że nie mam ucieczki stąd? Co to jest w ogóle? Czemu ten smok nie goni? Czemu on nie goni? Tu coś jeszcze może być. O fuck! Tego się nie spodziewałem. O fuck. Dobra, jeszcze raz. Teraz już przynajmniej wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Powinno być prościej. Biorę w ogóle siekierę. Siekiera jest najważniejsza. Z tego, co widziałem. I teraz zwabijmy się do klatki. No, klatko, zapadaj. I co? Tutaj gdzieś jest dynamit chyba. Szybko, zanim on zacznie to rysować. Gdzie ten dynamit? Może tu gdzieś. Może tu gdzieś. Nie? Nie? Tam. Czy to jest... O! Osiągnięcie. Airbag, okej. Okay. Ktoś, ale nie, ej, ty koleś, chodź tu, wracaj. Ale gdzie ten dynamit do cholery jest? Ej, nie wiem, cholera, co się stało, ale nie mam dynamitu. Rozwalę to piorunem. O, dobra, jest dynamit. Boom. Eksplozja. Boom. Nie żyjesz. Czyli... To oznacza, że te pudełka... Oh fuck. Zaraz zginę, kolejny raz. Na te pudełka działa piorun. No nie. O. No ładnie. Kolejne podejście. Za każdym podejściem mówię, że to już jest ostatnie podejście i że ogarniam, ale tak naprawdę nie ogarniam, więc nie musicie się martwić i jestem tak samo nieogarnięty jak w innych odcinkach ze Stickmana. Bo ta gra jest po prostu dziwna. Ale palniemy. No szkurde, nie chciałem deszczu. Chciałem, żeby to była chmura burzowa. Czy to nie wyglądało na chmurę burzową? Jeb, dobra. Boom. Palisz się, ogień, wybuchy, pożary i różne innego tego typu rzeczy. Teraz trzeba poczekać, zanim to mi się kończy. Tutaj walniemy znowu piorunem. Co to jest? Gdzie dywan? Tam jest jakieś przejście chyba. Co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, jest jakiś postęp. Jest jakiś postęp. To jest jajo smoka, którego nie chcę tak naprawdę rozwalać. Ale mogę rozwalić wszystkie te skrzynki. Nie wiem, w której coś będzie ciekawego. Ups, nie, nie. No kurde, tu trzeba pamiętać. Tu trzeba pamiętać, okej. Okay. Nie wiem, które już piąte, szóste podejście. Nie jestem pewien. Nie jestem tego pewien. To jest moja kosa, a nie siekiera. Miałem rysować kutasy, zapomniałem. No cholera, ciągle zapominam o tych kutasach. Dobra.
Tutaj rozwalić. Tu narysować ogień. Poczekać aż to tam skończy. Tutaj mogę palnąć też tym. Nic mi to nie dało, ale mogę. I co teraz? Teraz mogę walnąć znowu tutaj piorun. O, bardzo ładnie. Tutaj też walnę piorunem, żeby... O fuck. Czemu? O Boże, czemu? Słuchajcie. Leżę w tym momencie i nie wiem, co zrobić. Siekiera. Bum. Łap tą siekierę. Chodź tu. Teraz nie będę się z tym pierdzielił, po prostu zrobię to jak najszybciej mogę i co najszybciej umiem. Bum. Wybucha. O, tu jest czysto. Muszę pamiętać, że tam są te latające skurwysyny małe. Tu będzie jeb. Burza, tam jest jakieś cholera, nie wiem co to jest w ogóle. To spalę też. Tak. Tu sobie przejdę może bardziej w tą stronę. Tu zrobię też burzę. Co dalej? Tutaj też walnę. Tu jest jakaś skrzynka. To już jest coś. To może uda mi się to jakoś przełączyć. Czy uda mi się to jakoś przełączyć? Nie? Czy tu jest potrzebny klucz? To będzie klucz. Prowizoryczny, ale jest. Dobra. Teraz wezmę siekierę. No nie chciałem tego akurat rozwalać. Tego też nie. Ale skoro już mogę, to wezmę. Tutaj się coś stało fajnego. Czekajcie. Jak ja to mogę zrobić? To musi chyba Ryszard mój stanąć. Ops, nie. Tu jest puzzle. A co ja mogę zrobić z tymi skurczysynami? Wezmę to wszystko jeszcze popalę. Zobaczę, co tu będzie. I być może na tej próbie mi się to nie uda jeszcze. Ale w jednej z kolejnych być może ogarnę, o co chodzi. Spal się. Tutaj nic nie ma ciekawego. I tutaj też chyba nie było nic ciekawego, prawda? To był króliczek. Czy tam zajączek. Czy cokolwiek jest. Tutaj też to rozwalę. Tu są to stery. Tu przejdę. To rozwalę. Mam nadzieję, że... No, rozwaliłem pięknie. Jakby to rozkminić teraz? A chwila. Jeśli ja to przełączę... Czy to automatycznie się opuszcza? Nie! O, dobra. Jest pomysł. Jest akcja. Słuchajcie. Biegiem. O, jestem. Czy mnie nie ma? Nie ma mnie. Czemu mnie nie ma? Jeszcze raz. Podejście numer 2. Biegnij. O. Dobra. Jest. To już coś. Teraz jak czy tam przejdę? Jakoś przejdę. Oczywiście, że przejdę. Tylko... Co ja tu mogę zrobić, cholera? Mogę to spalić. Tylko tak, żeby... Nie wybuchł mi ten dynamit na razie. To by było przykre. Siekierkę może wezmę sobie teraz. O, właśnie w ten sposób. Zobaczę, co tutaj jest. Tu nic nie ma. Czyli jest coś tu? Tutaj też nic nie ma. Może tu? Tu są pieniądze. Nie wiem, czy tamten koleś już skończył to malować, czy nie. O, jest jajko. Nie wiem, po cholerę ono mi jest tu, skoro... Jeszcze to rozwalę. Skoro chyba nie muszę w ogóle tych smoków... Że tak powiem, ze sobą łączyć. No ale dobra. Zrobimy to, skoro już jest. Nie wiem, czy robię to w porządku, czy nie robię tego w porządku, ale nie widzę nic innego, co mógłbym tutaj... Co to było? Czy ten koleś skończył to malować? Chyba tak. Dobra, ale teraz już wiem, że muszę iść tam na górę chyba.
I połączę ze sobą te dwa smoki i zobaczymy, co wyjdzie dalej. No, trzeba próbować. Ja kompletnie nie wiem, co trzeba było zrobić w tym levelu. Pierwszy raz w niego gram, więc... To jest takie trochę robienie rzeczy na ślepo. Nie, to chciałem, ale dobra. Niechaj tam będzie, jak sobie życzy. To walniemy tym. To podpalę. Poczekam chwilę, aż to mi się... Pyk, chodźmy tu. Teraz rozwalę tamto. Nie to, ale to, właśnie to. I jeszcze może dalej kawałek. Tylko, że... No nie, po prostu no nie. Boom, dobra. Co dalej? Teraz to wszystko porozwalam, bo to mi będzie przeszkadzało w przechodzeniu. Okej. Mam czystą drogę mniej więcej i jeszcze rozwalę to. Boom, dobra. I może przy okazji... Au, ziom. Sobie tam nie pozwalaj na za dużo. Nie tak, nie to chciałem. Tu podejść kawałek. Wybuchniemy dynamit. To się tam spali. Ja sobie teraz narysuję na szybkości jakiś klucz. Ten klucz wsadzę tutaj i przejdziemy na dół, gdzie będzie... Hop. No nie, czemu? Czemu? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. To się opuści teraz, mam nadzieję. I teraz jeszcze raz włączymy. Dobra, jesteśmy na górze. I teraz narysuję sobie siekierkę po raz kolejny. I co ja tu miałem zrobić? Miałem chyba to jajo, tak? Tylko gdzie ono było? Nie pamiętam. Nie pamiętam, może tu. 2, 3. Narysuję sobie. Może rozwalę to, żeby siekierkę mieć nową. I rozwalę sobie teraz to jajko. Pyk. I pójdziemy na dół po to drugie. Tylko nie wiem, jak ja tam mam teraz zejść. Nie zeskoczę tędy. Cholera. Nie zeskoczę tędy. Ugly shit. Nie zeskoczę tędy. Bierz ten klucz. Jak ja mam tam zejść teraz? No jak? Wiecie co? Chyba muszę to zrobić inaczej trochę. O, coś w tym stylu właśnie. I zaprowadzić tego drugiego smoka tu do mnie. Ale on mnie w ogóle nie widzi. To jest dosyć smutne, teraz mnie widzi. Teraz się proszę razem z nim bić. O, dobra. Co teraz? Jakie są teraz plany? Nie wiem. Czy to mogę spalić? Pewnie, że mogę, tylko czy coś mi to da? Nic mi to nie dało. W takim razie siekierka dalej. I rozwalę sobie to. Co tutaj wyjdzie z tego? Może jeszcze to? Czy ten toster mi jest potrzebny do czegoś? Tam nie przejdę. Nóż, cholera. Klucz. W takim razie. Proszę klucz. Proszę tym kluczem. Dang it. Ale przecież ja tutaj powinienem... Tu są kwiatki. Chwila. Nie tak. Coś zepsułem chyba. Czy te osy przylecą tutaj do tych kwiatków? Tak, o kurwa! O, ej, chwila. To nasunęło mi pewną bardzo fajną myśl. Otóż, postaram się podlać te kwiatki szybko. Albo widzę, co w ogóle zrobię? Może? Początek tego otworzę. Dlaczego nie? Nie? Aha, czyli to jest zaprogramowane, okej? Okay. Boom! Wybuchy! Pościgi! Dalej.
Rozwalamy sobie tu wszystko. Tam jest więcej dynamitu, ten dynamit też rozwalę, czemu nie? Żeby było szybciej. Tu też palniemy. Au. Nic mi więcej nie jest chyba potrzebne. Au, co to się tam wyprawia? To też rozwalę jakoś. Da, tam jest ten smok. Czyli smoka też postaram się rozwalić tym. Nie, nic mi nie daje chyba. No cóż. No cóż. Czyli muszę tam jakoś wejść. Ale zanim jak tam wejdę, to wiecie co? To ja postaram się otworzyć teraz tego Ryszarda. Nie mogę otworzyć mojego Ryszarda. Czemu to życie jest takie trudne? Powiedzcie mi czemu. Mogę podpalić to? To jajko nie wydaje się bardzo odporne na palenie. Cholera. Cholera. A co z tym tosterem? To też podpalę. Niechaj tam będzie. No i co? Co ja mogę teraz zrobić? Nie chcę robić tego samego co wcześniej, ale będę chyba zmuszony niestety, więc... a nie, ja mam klucz, więc czekajcie. Ja mam klucz, więc sobie przejdę tu. Teraz szybko wejdziemy na tą platformę. Z tej platformy przejdziemy na szybkości tu. Ja rozwalę może siekierą to jajko. Teraz szybko rozwalę też piorunem to jajko i postaram się te dwa... Boże, czekaj, nie rób tego! Wita się tam między sobą. Ja podleję teraz te kwiatki. Podleję, powiedziałem. One teraz powinny tu... Boże, nie. Czemu mi to się dzieje? Czemu to się dzieje mi? Okej. Okay. Pytanie teraz znowu, jak ja stąd zejdę? Jak? Podpalę to. Albo... Piorun. Tak, zadziałało. Dobrze. Na dół. Dobrze, jest, okej. Okay. Teraz szybko wygrać czasem muszę. Jakoś ja wygrać muszę z nim. Pyk. Co się teraz wydarzy? Ryszard. What the hell? Drew Knox in my hand. Okej. Okay. Rozwalaj to, Ryszardzie. Pięknie. Nie. Okej, bez mocy tego ciemnego, czarnego w ogóle ołówka nie może, coś tam. Uciekaj. Wypadł mi tu z gry, ja tu wygrałem. Okej, mamy w takim razie ekranik końcowy. Chyba. Nie wiem, co to jest tak naprawdę, ale... Aha, okej. Cała nasza przygoda ze Stickmanem się kończy w tym momencie. Także wiecie co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobały odcinki ze Stickmana, możecie mi dać znać, to wtedy ja sobie jeszcze dogram, powiedzmy, te trzy plansze, które nie były przeze mnie skończone ani odblokowane. Jeśli wam się podobało, proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście, jeśli macie jakieś tam propozycje innych takich mniejszych gierek, możecie mi też dać znać, wtedy coś sobie wymyślimy i może nagramy jakieś odcinki. Dzięki bardzo, ja jestem Komornik. Trzymajcie się, cześć!